Temat tego tutoriala to ścieżka darczyńcy, zwana też cyklem darczyńcy. Chcesz, żeby osoba, która raz wsparła organizację, stała się darczyńcą regularnym lub nawet zaczęła zwiększać wpłacane kwoty? Zaprojektuj dla niej ścieżkę, po której będzie szła. Ta ścieżka, czy też cykl darczyńcy, to sposób na budowanie i rozwijanie relacji. Warto. Szacuje się, że utrzymanie darczyńcy jest około 3 razy tańsze niż pozyskanie nowego. Jak utrzymać darczyńcę? Jakie cele powinna realizować ścieżka darczyńcy? Zobacz. Naszym celem, jako fundraiserów, jest sprawienie, żeby darczyńca poczuł się zaopiekowany już od pierwszego momentu, gdy podjął decyzję o wsparciu naszej organizacji. Dlatego projektujemy specjalną ścieżkę, cykl, po której go prowadzimy, aby czuł się komfortowo i chętnie wspierał nasze działania. Jak ona wygląda? Zaraz zobaczysz. Nie ma jednej, powszechnie uznanej za doskonałą, ścieżki darczyńcy. Każda organizacja może stworzyć swój własny model. Ale są pewne stałe czy rekomendowane elementy. Pokażemy Ci zaraz model, który sprawdzi się szczególnie wówczas, gdy nastawiasz się na regularną pracę z darczyńcami. I jesteś gotów zainwestować w to i czas, i pieniądze. Ale nie oznacza to, że nie możesz z niego skorzystać myśląc o osobach wspierających Twoją organizację w inny sposób. Złap ideę ścieżki darczyńcy, potem pójdzie samo. Zobacz przykład. Jeśli taki model ścieżki, lub podobny, zastosujesz w swojej pracy z darczyńcami, masz szansę na sukces, dobre relacje, zaangażowanie, regularne wpłaty. Zaraz zobaczysz, co się kryje pod poszczególnymi elementami. Telefon powitalny może być Twoim pierwszym kontaktem z darczyńcą. Koniecznie podziękuj, przywitaj w gronie osób wspierających organizację, podkreśl ważność takiego wsparcia. Możesz też zapytać o doświadczenie związane z pierwszą wpłatą, zachowanie fundraisera na ulicy, łatwość nawigacji na stronie internetowej itd. Telefon jest kluczowy, maila też warto wysłać. I znów, podziękować, przywitać, wyrazić uznanie. Ale też załączyć informacje o organizacji, pochwalić się sukcesem, załączyć raport. Pakiet powitalny to inna forma podziękowania dla darczyńcy, prezent, wyraz wdzięczności. Co w środku? Foldery, kalendarze, długopisy, przypinki, ale i materiały merytoryczne. Ale zachowaj umiar, prezenty nie powinny być zbyt wartościowe, bo darczyńca pomyśli, że to właśnie na to idzie jego darowizna, to byłby słaby efekt. I na tym elemencie kończymy działania powitalne. Od teraz zaczyna się regularna praca z darczyńcą. Darczyńca powinien dostawać od Ciebie informacje o działaniach organizacji. Nie za często, ale za to regularnie, żeby osoba wiedziała, co się dzieje w organizacji, którą wspiera. Nie musi być to książka na kredowym papierze, ale ładnie sformatowany newsletter czy złożony plik PDF będzie ekstra. Okres świąteczny dla wielu organizacji to czas wytężonych działań fundraisingowych, bo darczyńcy są często skłonni spłacać wówczas dodatkowe pieniądze. Warto z tego skorzystać. Pamiętaj jednak, że w tym czasie wysyłki świąteczne robi wiele organizacji. Co możesz zrobić, żeby się wyróżnić i zostać zauważonym? Jeśli organizujecie jakieś ważne wydarzenia, konferencje podsumowujące działania, spotkania świąteczne itd., to warto je wykorzystać do budowania relacji z darczyńcami. Możesz zaprosić albo wszystkich, albo tylko szczególnie hojnych darczyńców. Niech poczują się częścią organizacji. Raz do roku zapytaj darczyńcę, czy nie mógłby wpłacać więcej. Rozmowa taka nie zaszkodzi, a może przełożyć się pokaźny wzrost przychodów. Poprosić można osobiście lub telefonicznie. Nazwa tej czynności nie jest zbyt przyjazna, ale najczęściej nazywa się to właśnie po angielsku upgrade. Czyli, w tym przypadku, zwiększenie wartości. Ścieżka darczyńcy, którą Ci zaproponowaliśmy, składa się z 7 elementów. 3 powitalnych i 4 związanych z regularną pracą z darczyńcą.
Możesz stworzyć swoją własną ścieżkę darczyńcy, ale weź pod uwagę zaproponowane przez nas elementy. One działają. Przy każdej z tych okazji pamiętaj koniecznie, żeby darczyńcy podziękować za wsparcie, za wpłaty, za bycie razem, za zaangażowanie. A na koniec szybkie przypomnienie elementów ścieżki darczyńcy. Pamiętasz, z czego się składa? Telefon powitalny, kilka dni po pierwszej wpłacie. Mail powitalny. Podziękowanie i kilka informacji o organizacji. W granicach 2 tygodni od pierwszej wpłaty. Pakiet powitalny. Kilka drobiazgów, gadżetów jako drobne prezenty dla darczyńcy. Ale i coś merytorycznego, poważnego. W ciągu miesiąca po wpłacie. Informacje o działaniach organizacji. Newslettery lub inne materiały. Kilka razy do roku. Wysyłka świąteczna. Z pomysłem, jak się wyróżnić na tle wielu innych wysyłek świątecznych. Wydarzenie ważne dla organizacji, na które warto zaprosić darczyńców. Niech poczują się częścią waszych działań, waszych świąt. Upgrade, czyli próba namówienia darczyńcy na zwiększenie wpłaty. Najwyżej raz do roku. Bardzo warto. To już wszystko, co chcieliśmy wam powiedzieć na temat ścieżki darczyńcy. Życzymy wam powodzenia w tworzeniu waszych ścieżek i w waszych działaniach fundraisingowych.